Trafisz w drzwi? Trafisz. Nie musisz podnosić. Nie musisz, gra. Ja usłyszałem od kolegów z drużyny koszykówki o tym, że właśnie dziewczyny coś takiego chcą zrobić i najpierw to miało, znaczy do tej pory to ma być pewien rodzaj żartu i przygody. Tarantino mi bardzo odpowiada. Po tym jak wyreżyserował Wściekłe Psy, jak wyreżyserował Pulp Fiction i po Jackie Brown uważam, że po prostu jest to geniusz. Myślę, że kino akcji jest czymś takim, co jest strasznie sensualne, seksualne i podniecające. Wiesz, poziom adrenaliny, akcja jest bardzo zbliżona do tego, co możemy odczuwać w pewnego rodzaju sytuacjach intymnych i to jest coś, co mnie kręci. Wcześniej jak rozmawiałem z Anią, mieliśmy zważywszy na to, że mam bliznę, to miało być coś pod człowieka z blizną, z Pacino. Myślę, że gdyby Tarantino nagrywał dzisiaj Rezerwowe Psy, w obsadzie zamiast grupy twardych facetów pojawiłyby się również kobiety. Bo patrząc na jego ostatnie filmy, Kill Bill, Grindhouse, tam się pojawiają ostre laski, które grają pierwszoplanowe role i to na nich się skupia uwaga. To one przyjmują wszystkie klisze, które wcześniej Tarantino przykładał do facetów. Może jest to dziwne, ale jak byłam mała, to marzyło mi się, żeby zostać gangsterką. Naprawdę, to jest jakieś chore, no. Ale tak było. Dzisiaj jestem w pracy, tak jak zwykle, czyli pozuję przed aparatem, to jest pierwsza rzecz. Ale dzisiaj też realizuję bardzo fajny projekt. Dawid jest chłopakiem, który jeździ na wózku, ale u nas tego nie widać. U nas widać, że jest przystojnym facetem, ponieważ to jest jego codzienne życie. Jego codzienność to jest wózek, ale jego codzienność to jest też lustro. To są też kobiety, które mu się podobają, kobiety, którym on się podoba i bariery, które musi pokonywać, ale przez pryzmat których nie chce być postrzegany. Niepełnosprawności Dawida w ogóle nie zauważam i choćby może świadczyć o tym fakt, że kilka razy wymknęło mi się hasło pod tytułem: słuchaj, no to teraz w tym ujęciu, no to sobie pójdziemy. Na początku gdzieś troszkę mnie to blokowało i krępowało, to, że się zapominam, natomiast później stwierdziłem, że to chyba właśnie o to chodzi, żeby traktować się równo, partnersko. Dawid jest fajnym, normalnym facetem i świetnie mi się z nim współgra przed obiektywem aparatu. Dlatego zaprosiłyśmy go do współpracy przy Wściekłych Psach. Zagrał fantastycznie, okazał się bardzo fotogenicznym modelem. No i mam nadzieję, że spodoba się naszym czytelniczkom.